Tłumy na cmentarzach to nie jedyna oznaka zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych. Zmieniona zostanie organizacja ruchu w okolicach śląskich nekropolii. Częściowo zamknięte będą ulice w pobliżu cmentarzy, wprowadzone zostaną ograniczenia prędkości i zakazy zatrzymywania pojazdów. I jak co roku, będzie więcej patroli policji i straży miejskiej. Karolina Komada. Zwiększona ilość samochodów przy cmentarzach i problemy z parkowaniem. Tak będą wyglądały najbliższe dni aż do Wszystkich Świętych. Sami kierowcy będą musieli jeździć inaczej. Tak będzie m.in. w Rudzie Śląskiej, gdzie kierowcy od godziny 18 31 października do później godzin wieczornych 1 listopada muszą dostosować się do ograniczeń. Kierowcy, którzy udają się w rejon cmentarzy, dobrze znają, bo te zmiany dobrze wiedzą, na czym te zmiany będą polegać, ponieważ praktycznie każdego roku one są takie same. Przykładowo mogę tutaj wskazać cmentarz przy ulicy 1 Maja w dzielnicy Wirek, gdzie zmiany te będą polegać na tym, że jeden pas ruchu w kierunku południowym i północnym będzie wyznaczony właśnie pod pas dla samochodów, gdzie kierowcy będą mogli właśnie je zostawić i udać się na cmentarz. Tego dnia tylko w Rudzie Śląskiej będzie pełniło służby 57 funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Mają zapewnić płynność ruchu drogowego przy cmentarzach, jednak kierowcy muszą się dostosować. Żeby zwracali uwagę na funkcjonariuszy, żeby patrzyli, jakie wydają polecenia, żeby się stosowali do nich, bo to ma służyć naszemu wspólnemu dobru. Tak? W tym dniu będzie wielu kierujących, którzy no nie najlepiej sobie radzą w tych warunkach. Będzie bardzo duże natężenie ruchu, miejsca parkingowe stosunkowo ciasne, także będą różne kontrowersyjne sytuacje, które będziemy musieli załagodzić. Taki apel przede wszystkim, żeby kierujący byli cierpliwi. 1 listopada nad bezpieczeństwem w całym województwie będzie też czuwać śląska policja. Policjanci wszystkie siły możliwe i środki wykorzystają, m.in. bezzałogowe statki powietrzne typu dron, aby ujawniać różnego rodzaju wykroczenia, które mogą mieć miejsce również w okolicach cmentarzy. Grupa SPID, nieoznakowane radiowozy będą starały się ujawniać innych kierowców, którzy w sposób nieodpowiedni stosują się do przepisów ruchu drogowego, oraz normalne patrole policji, które mierzą prędkość, sprawdzają stan techniczny pojazdów oraz stan trzeźwości. Funkcjonariusze proponują kierowcom też alternatywę, czyli korzystanie z komunikacji miejskiej. Dla mieszkańców metropolii komunikacja będzie bezpłatna. Będą jeździły specjalne linie autobusowe. Mieszkańcy powinni też sprawdzać strony internetowe urzędów miast. Tam będą zamieszczane szczegółowe informacje dotyczące zmiany organizacji ruchu.